Zawsze, kiedy tylko nagrywam, to ktoś z sąsiadów musi wiercić. Kiedy tylko wcisnę guzik play, to ktoś zaczyna nakurwiać żelbet na wiertło bez litości. O, jest chwila ciszy. Dobra, słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie trochę mniej edukacyjny niż poprzednie, zakładając, że poprzednie były w jakikolwiek sposób edukacyjne, ponieważ dzięki jednemu z moich widzów trafiły do mnie ścieżki wokalne z nagrań Matiego Ważnego z BDF-u i za zgodą oczywiście Matiego Ważnego, pozdro Mati, pozdro BDF, zrobimy sobie jakiś remix, to znaczy do surowej ścieżki wokalnej będziemy sobie dorabiać beat. Także temat dzisiejszego filmu, Mati Ważny, ale to drill. Jak widzicie, wszystko sobie przed odcinkiem przygotowałem, bo ja szanuję was czas i nie będę tu eksperymentował przed kamerką, jeżeli coś miałoby potem nie wyjść. Pierwsze co przy robieniu remiksu, to warto jest poznać tempo utworu, to znaczy samej ścieżki wokalnej. Żeby to zrobić, to w FL Studio jest dobre narzędzie, detekt tempo. Wystarczy sobie kliknąć prawym przyciskiem myszki na tą ścieżkę wokalną, którą sobie eksportujemy. I tutaj można sobie kliknąć opcję detekt tempo. Jest tutaj coś takiego, że tempo może być w utworze zapisane, to znaczy przypięte i program może to odczytać. To, które jest tu przypięte, jest z dupy. Znaczy, nie, no nie wiem, jest po prostu nieodpowiednim tempem. Można sobie tutaj albo wpisać orientacyjnie, albo wybrać stąd i wtedy program przeanalizuje tempo tej ścieżki i wyrzuci wynik jakiś. W moim wypadku wyrzucił tutaj 142,8 BPM-ów. Prawdopodobnie dlatego, że utwór jest albo w 142, albo w 143, no ale na samych wokalach czasem można się trochę, wiecie, jakby rozjechać. Może być czasem jakieś tam wypadnięcie z bitu, przy czym to akurat tutaj, wiecie, no, różnica jest 1 BPM-a. Nie jest to dużo, ale prawdopodobnie dlatego komputer uśrednił tą wartość i ja sobie to zostawię. Niech to będzie 142,8, jakby w zasadzie na nic nie wpływa. Jeżeli nasze wokale byłyby śpiewane i chcielibyśmy tam wrzucać tuna, to przydałoby się jeszcze poznać tonację utworu. Czyli najlepiej sobie podegrać pod to jakieś akordy, albo wrzucić gdzieś do jakiegoś analizatora w necie i wyrzuciłoby wynik. Tu natomiast nie ma w ogóle śpiewania, w sensie no jest po prostu rapowanie, nie ma partii melodyjnych, nie będziemy nic stroić. Także jazda dalej. Jako że poszedłem w stronę UK drillu, to potrzebujemy tutaj tą bardzo charakterystyczną dynamikę. Na to się składa hi-hat, werbel, 808 i kick drum, czyli stopa na polski. Zacząłem sobie pisanie od hi-hata, żeby w ogóle wychwycić ten vibe i napisałem taką partię. O, w tym widoku będzie mi łatwiej omówić. Jest to coś, o czym już na kanale wielokrotnie mówiłem, mam nawet na ten temat film, na temat samej perkusji UK drillowej. Hi-hat ustawiamy najczęściej tak. Jedno uderzenie, dwa pola puste. Jedno uderzenie, dwa pola puste. Potem jedno uderzenie i potem już tylko jedno puste pole. Z tym oczywiście można eksperymentować. Znaczy nawet należy, tak jak tutaj dodałem sobie, jak widzicie, zagęszczane jakieś przejścia. Tutaj również. Wszystkie one mają dosyć zmienną dynamikę, żeby to wszystko nam fajnie pływało. Wtedy jest po prostu lepszy bounce. Do tego dodałem sobie jeszcze tutaj rozszerzenie w panoramie, czyli jedne uderzenia uderzają bardziej po lewej stronie, drugie bardziej po prawej stronie. Znaczy, to jest moja prawa. No ale w zasadzie, jeżeli ogarniecie sobie ten pattern po prostu 1, 2, 1, 2, 1, 1, znaczy uderzenia do przerw, stosunek ich, to myślę, że będziecie mieli załatwione już przynajmniej podstawy perkusji drillowej. Przechodzimy zatem dalej. Bo do tego wchodzi oczywiście drugi bardzo charakterystyczny element, czyli werbel. Werbel ja wam najpierw puszczę, a potem omówię. Leci w ten sposób. Ważny jest tutaj dobór sampla. Bardzo często w drillowych są właśnie takie sample, które mają nałożone na siebie oprócz klasycznego uderzenia werbla jeszcze taki dzwoneczek na górze, taki, który dodaje ataku, to możecie tutaj wysłyszeć też. Ale to, co w zasadzie jest jeszcze ważniejsze, to jest konkretny układ werbla. Pierwsza pętla leci w zasadzie standardowo. Werbel uderza na trzecie uderzenie w takcie, natomiast w drugiej pętli on jest odsunięty na czwarte uderzenie w takcie. Dla ułatwienia może posłuchajcie tego z metronomem. Oczywiście, żeby nie było tak nudno, to dodałem jeszcze przejście na werblu, na końcu. To daje trochę więcej dynamiki, prowadzi z jednego taktu do drugiego po prostu lepiej. Żeby to jeszcze urozmaicić, to jak wiadomo, przydają się takie jeszcze perki, czyli wszystkie inne dodatki, które gdzieś tam będą nam grały w tle i będą tą rytmikę wzbogacały. W moim wypadku napisałem sobie takie nie wiem co sobie, no takie coś. No i jeszcze otwarty hi-hat. Niech on też coś dodaje. Dobra, cykające rzeczy mamy za nami. Jeżeli chodzi o melodię, powiem wam, mówiąc szczerze, robiłem
ostatnio bity, gdzie każdy kolejny, który zrobiłem, chciałem, żeby był lepszy i coś tam dodawałem. Chciałem, żeby był bardziej rozbudowany. W pewnym momencie doszedłem do takiej ściany, bo no, od pewnego momentu jakby nie można już ciągle dodawać. To nie jest tak, że bit jest nieskończony i można ciągle go wzbogacać i on będzie coraz lepszy, więc trochę zmęczony tym dążeniem do robienia coraz ciekawszych melodii stwierdziłem, że pierdolę to. Zrobię teraz coś ekstremalnie prostego. Jako, że tutaj wokal zajmuje bardzo, bardzo dużo miejsca, leci bardzo szybko, to nie było za bardzo też miejsca, żeby dodawać rozbudowaną melodię. Postawiłem więc na 4 akordy. W zasadzie to na jeden, na akord C-moll, który pojawia się w 4 różnych wariacjach. Nie wiem, w 3. I to może się wydawać ekstremalnie proste, ale na potrzeby tego konkretnego bitu pasuje bardzo dobrze, bo buduje taki mroczny, ale też melodyjny klimat drillowy. Także posłuchajcie. Na to jest narzucony oczywiście tradycyjnie grozbit na half speedzie, czyli taki bardzo popularny efekt, który z chujowej melodii potrafi zrobić dobrą melodię. Po prostu bierze tą pierwszą połowę taktu i ją rozciąga, spowalnia. Uzupełniłem to sobie jeszcze jedną taką sztampą drillową, czyli pianinkiem, takim bardzo ciemnym, również z grozbitem, dlatego to, co usłyszycie, może się trochę różnić od tego, jak to wygląda. Widzicie, druga połowa taktu zawsze jest pusta, bo grozbit to odcina, rozciąga tą pierwszą połowę, także to wygląda tak, ale brzmi to w ten sposób. Żeby to było proste i oszczędne, ale jednak nie za proste, to dodałem jeszcze takie kontekstowe partie smyczków. To kontekstowe znaczy, że po prostu one wchodzą w konkretnych momentach, żeby poprowadzić z jednej partii do drugiej. Budują dynamikę, wchodzą tylko momentami. No drillowy bit się nie może obejść bez 808. Na temat 808 nie będę się rozwodził za bardzo, bo już na tym kanale o tym mówiłem wielokrotnie. Mam nawet film i ja w ogóle te filmy bardziej szczegółowe to wrzucę wam tu w opisie, żebyście sobie mogli zobaczyć. Dwie podstawowe rzeczy. Pierwsza to, że żeby było duże napięcie, to ta 808 zostaje ciągle głównie na dźwięku C. Im mniej jest zmian nuty głównej, tym w bicie będzie więcej napięcia. Natomiast druga charakterystyczna cecha, bez której by się nie mogło obejść, to są właśnie te takie bardzo charakterystyczne slajdy. Tutaj, 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 tutaj i tutaj. Na ten temat jest również film, więc ja wam to puszczę. Jak wam to puszczę, to pewnie strzajcie, o co chodzi i w jakim kierunku idziemy. No bo tak jak mówiłem, to akurat nie do końca jest odcinek poradnikowy. To jest po prostu filmik taki o. Za 808 podąża oczywiście kick drum, czyli stopa. Tutaj ważny jest dobór sampli i konkretny mix. W UK drillu kick drum jest bardzo głośno. Nie jest może aż tak jak w trap metalu przesterowany, ale jest generalnie głośny. On musi nakurwiać, bo UK drill oprócz tematyki tekstów, to tu wszystko jest... Tu musi być vibe, tu musi być dobry groove, to musi się jakby dobrze bujać, dlatego ta stopa musi być bardzo mocno punktowana, musi być bardzo mocno zaznaczona. Przy czym należy pamiętać, że żeby to się wszystko trzymało kupy, to musi się zgrywać z 808, więc tam gdzie 808 tą właśnie nutę podstawową C uderza, tam jest też komplementowana przez kick drum. Z wyjątkiem małego przejścia, który sobie dodałem tutaj, żeby zbudować dynamikę między jednym taktem a drugim. Jest jeszcze jeden element w tym numerze, ale on w zasadzie jakby nie jest bardzo istotny. Chciałem mieć jakąś melodię na outro. Melodię, która nie pojawia się nigdzie wcześniej. Słuchałem sobie po prostu ostatnio znowu takiego zespołu Pantera i tam jest taki utwór Floods, który na koniec ma bardzo fajne outro gitarowe, które w zasadzie nie jest... Które w zasadzie nie jest związane z piosenką, jest po prostu takim klimatycznym wyjściem i ja chciałem coś podobnego w swoim utworze, dlatego napisałem coś takiego. Dobra, to jest efekt finalny. Yeah.
Okej. Grafiana, nagrywam to specjalnie dla ciebie. Maci ważne za konsoletą. Kak jest? Lecimy z tym. Okej. A nie, czekajcie, zapomniałem wam powiedzieć, bo w ogóle robiłem jeszcze jeden bicik, ale on jest nieskończony, ale w moim odczuciu jest nawet jeszcze fajniejszy, to pokażę wam fragment. Tylko weźcie pod uwagę, że to jest, wiecie, work in progress. Bo dostałem jeszcze ścieżkę do benzo i w ogóle to mi zajebiście pasuje pod taką trap metalową stylówkę, wiecie, taką w stylu z ilakami, sosmula. Jak nie BDF, to ja nie wiem, kto to wprowadzi do Polski, tylko BDF może trap metal wprowadzić do Polski. Jeżeli wy tego nie zrobicie, to kurwa, ja nie wiem, kto to zrobi. Więc zacząłem sobie drugiego Matiego Ważnego przerabiać na trap metal. Raz, aha. Hejter, jadę z nim, to kurwa jak Bumblebee. Mimo upływu lat ludzie dalej brakną tej krwi. Nie ma szans, żaden hejter nie dojedzie. Bratku, mnie nikt mi nie zrobi tego lepiej niż moje własne myśli. Mati ma flow, jak kładę lachę na sąd. Charyzmę Mati ma taką nakadę, nawet ten rząd. Terapeucie, że powie cokolwiek bierzesz, to nie weźmiesz już tego więcej. No bo weźmiemy razem to i znów mieszam tu. Jak mylić PSZ-a z PZ-em, meza tu z mesem, mes up. Jak mylić PZ-a z PS-em i FIFA. Dobra, ale to jest tylko work in progress. Czemu ja marnuję wasz czas i wam to pokazuję? Bo nie to było tematem odcinka. Także macie efekt finalny. Jeżeli się podobało, to no zachęcam do komentowania, bo ja zawsze ciekawiam wasze opinie. Może ten beat jest tylko według mnie dobry i to fajnie wyszło. A tak naprawdę wyszło gównianie, także napiszcie mi tam na dole. Jakbyście chcieli więcej, no to zawsze możecie śledzić regularnie i oglądać moje filmy, bo tu co tydzień w środę się będzie coś pewnie pojawiać. Może nie zawsze ciekawego, ale będzie. Także nara, trzymajcie się i słuchajcie. Okej. Grafiana, nagrywam to specjalnie dla ciebie. Maci ważny za konsoletą. Kak jest? Lecimy z tym. No będę powiedzą, czy chłopaki tu na blokach, że co robię, to dopiero będzie bojać całym krajem. Będę bile, wy nie wiecie, nawet jeli ja musiałam wylać po to, żeby potem tu mi powiedzieli fajnie. Mati, kiedy sobie płynie, ma niesamowity wokal i uważam tu na te natury. Kurie, wity świnie, bolą ciebie na baletach, a nie wtedy, kiedy jesteś na kolanach i wyzywa cię na pojedynek w życie. Kiedy tu brniemy, byle pół debil, czyli pół sceny, tu nie ma mózgu, no bo to mózg. Mieli Mati swój mózg sobie w chujce, niewiele celnych klin, to nie byle bunt. Brniemy jak Ferrari, we mnie nie brak prawdy. Kiedy pół sceny, tu jest fake jak taksi, chcesz być jak token. Token jak Barbie, chcą jak i propsów, z nimi nie będziemy palić wołsów. Mała, dawaj mi tu parę propsów, miałem te blokadę w sobie, ale rozjebałem kiedy jadę. Tak jak wjebany most wanted, most wanted, MW, nie wiem czy skumałeś kresów. Jestem od ciebie lepszy nawet jak napierdalam wersy po węgiersku. Britney, jak Britney zjadam grę. Britney, jak Britney zjadam grę. Britney, jak Britney zjadam grę. Pojebane styli swag, Mati tu jak Kurt Cobain. Evenemed jak Kwe. Brnę se po to by brnąć, jak twoja grupi to mina. Z mojej jądra to Ferrero se. Mati jest tylko sobą, jak jest najebany. Ziomek to nie prowo, nie mam fanek. Ale ja mam styl tak gruby, że to nie do wiary. Chyba przynosiły tu mnie dwa bociany, okej? Chuj ze wszystkim, mam with pizzę, no i muzykę. Pędzę tu jak UGK, nie chcę tutaj mieć chaser. Pozamykamy te gęby, McQueen i Mati na pętli. Jak mam wyjebane i siedzę na chacie, na fasie, to jak ładowanie baterii. Ej, Britney, jak Britney zjadam grę. Britney, jak Britney zjadam grę. Britney, jak Britney zjadam grę. Pojebane styli, pojebane swag, jak Kurt Cobain. Yeah, okej.